Mas ai! Oi! Oi! Jezus! Powiedz, że to była sarna! Powiedz, że to była sarna! Metalowa! O Jezus! Patrz pan na mapę. U Zachy jest za 25, 5 tłumików, a u pana za 300. Auto chciałem kupić, ale to Janusz ma mnóstwo interesów. Janusz odkupuje u konkurencji i sprzedaje mu się drożej razy 10. Oj, oj, oj. Jak on to zobaczy? Właśnie, problem. Dziwna sytuacja się wydarzyła. Panie Januszu, może pan wjechać w zakręt i pójść tak skrrt, skrrt? A jak robi pająk? Jak robi pająk w Minecrafcie? Słuchajcie, kto zrobi lepszy dźwięk pająka w Minecrafcie? Nie. O, tak, tak trochę oblizuje się, nie? A teraz zombie. A teraz villager. Miau. O. Kanapeczki. Marek, wszystko w porządku? Patrzcie, kanapeczki mam. Tak. Komar mi do nosa wleciał. Panie, jakie to mało skrętne jest. Jezu, ale... Jak prosiłem o Tokyo Drifty, to nie aż tak. To traci przyszczepność, Jezus. Ale słuchaj, chciałeś furę, która będzie popierdalać, to masz. No kurwa. Bez kitu, jak to zawraca. Ale zarąbiste. Słuchaj. No. Ale to, no patrz jaką to ma prędkość, no. Nie? Jezus. Ja wierdzę. Daj, ja poprowadzę. Nic, spokojnie. Nic się nie... Czekaj, puść. Puść. No jedziemy. To jedziemy. Ja już wszystko ogarniam. No, dobra. Ja ci powiem, gdzie skręcić. Jadę drogą, że ci z tobą. Kurwa! Torek! Chodź, ten, pokażę ci moje nowe auto. Ale kurwa, to był taki lucky shot. Nigdy takiego strzała chyba jeszcze nie zajebałem w swojej karierze. Paruba 100% kurwa celował, idiota, nie? 100%. No zobacz, ja w parubę, tak myk. O kurwa, ale jestem dobry. Prosto, ładnie. Oho. Teraz do domu. I może akrobację powietrzną w międzyczasie. Pierwszy raz będę robił. Co chcesz robić? Akrobację, beczkę. A? Tylko, że nigdy nie robiłem. Dlatego najlepiej będzie nad naszymi domami. Dobra. Przymierzamy się do beczkowania. Uwaga! Nie umiem tego. Nie, wyżej poleć, proszę, wyżej. No dobra. To jest chyba najwyżej jak się da. Nie, dobra. Dobra! YOLO! Beczka! A chuj!
Chyba mnie zgniotła Helka moja własna, wiecie? Helkę nie naprawił mi, paliwo mi sprzedał chujowo. No, po pierwsze, to ci naprawiłem Helkę, jakżeś się rozdupił o stadlinę koni, no. Żeś się rozdupił, to ci naprawiłem, to po pierwsze. Potem kupiłeś ode mnie paliwo, 300 paliwa miałeś, człowieku. To miałeś tyle latania, żeby się nauczyć, a ty żeś się rozjebał. Pan Blaszko z policji? Bo ja bym chciał z panem porozmawiać, bo to jest sprawa ewidentnie dla policji. Panie Janusz... Oj, i to teraz wielki gangster, a kurwa pierwszy na policję leci, a idź pizdusiu tam. Dobra, zatankowany. Słuchaj, wiesz co? No to tak, wymiana, wymieliście te części, to tutaj wymiana, w sumie dodać pakę to 50, paliwko też, tak myślisz, z tego, to ze 150 to idziemy zobaczyć, ile będzie. Czy? O, oho. Ale to robiste jest to koło. Stój! Dobra, 150. No. 150. Dobra, no, ładnie. Damy 200. Tak. Dziękuję bardzo. I tak będziemy 200 dać. Panie Januszu. Łaka, panie Januszu, a co z tymi kurwami? A co z tymi ej. Aj, muszę tym razem. Twojej matki nie ma, chodź, jedziemy. Co ty kurwa robisz? Co ty robisz? Tą cenię już. To wyjazdu chyba nie ma, chłopaco. Ja, bo musi naprawić. Wyjazdu zaraz zrobię. Do widzenia, miłego dnia. Na razie. Ork, wsiądź do niego, do chatki. Słuchaj. Zaraz. Słuchaj. April! Po chuj ty te kolce tu dałaś? Co się cieszysz? Nie podglądasz. No to masz podglądać. No, ja tylko do domu podjadę po pieniądze i dobra, przyjadę. Dobra. No to masz podglądacie. Postawiłam to, bo kiedyś czytałam taką bajkę. Jaki z niego nadziany człowiek? Max. No, co tam? Łazaaa!